się wyrwała grupka. Thank you.
Numerem 97. Brawo! Numerem 97 Adam Szepiński. Numerem 97 Adam Czerwiński. Numer 33 ma jeszcze jedno okrążenie. Numer 38 także. Janusz Szlagor także ma jeszcze jedno okrążenie. Gratulacje i zachęcamy. Numer 94, jeszcze jedno okrążenie. Wojciech Kajdas. I z numerem 7, drugie miejsce w dzisiejszym biegu, Dawid Klajbo. Brawo. Nie znam, proszę Państwa, wyniku biegu, czasu, ale zaraz się, mam nadzieję, dowiem. Z numerem 7 to był pan Krzysztof, Dawid Klajbo. 28 ma jeszcze jedno okrążenie. I teraz 42, mamy trzecie miejsce, proszę Państwa. Mamy zawodnika na trzecim miejscu i jest to Tomasz Kawi. A więc tak jak mówiłem na tym okrążeniu, ta trójka najprawdopodobniej podzieli się miejscami. Z numerem 17 Wojciech Gajny także kończy już bieg. I na piątym miejscu bieg kończy Jarosław Gniewek, w tamtym roku drugi, w tym roku piąty, a więc średnia całkiem dobra. I z numerem 18 Sebastian Pędziwia. Tu mamy zawodników, którzy mają... bliscy upadku, a tu proszę bardzo, jaka werwa. Numer 82, kończy bieg. Paweł Kosek. I tu pani Grażyna Kowina-Świderek, która organizuje bieg w Bukowni, o którym mówiłem. Jeszcze ma jedno okrążenie, tak jest. Bodajże 102, tak jest. A więc numerem 102, Łukasz Duliński. Gratulacje i brawa także dla pani, ponieważ jej zostało jeszcze tylko jedno okrążenie. A do mety zbliża się Tomasz Klisz. Tak? Pan Tomasz Klisz też skończy bieg. Brawo panie Tomaszu, proszę państwa, naprawdę bardzo serdeczne brawa. Człowiek, który wygrywał biegi u nas na naszych zawodach. I z numerem 42 do mety zbliża się Tomasz. 43, właśnie, bo ale z numerem drugim Marek Haręża. Ręce w górę, też kończy. Numer 26 także kończy bieg, Robert Zielonka. Gratulacje dla tych, którzy już są na mecie. Słowa wsparcia dla tych, którzy mają jeszcze jedno okrążenie, a tutaj z numerem... Bodajże 101, tak jest. Z numerem 101 skończył właśnie pan Kamil Jezierski. I czekamy, proszę państwa. I do mety zbliża się Roman Czaja, tak jak mówiłem, czołowy biegak Zadyszki Oświęcim. W ostatniej chwili zdecydował się przyjechać do nas bez rozgrzewki. Gratulacje tym większe. I zawodnicy też kończący bieg numer 31. Damian Kowalik oraz 11. Jerzy Topa. Tutaj panowie też kończą bieg. Numer 23. Robert Makowiec i 52. Adam Jagiełła. Janusz Wójcik. Teraz to prawda reprezentuje Radę Wyżną, ale kiedyś Rudzę. I z numerem 111 pani Agnieszka Tomaszewska, jeszcze jedno kółeczko. Damian Szpak kończy bieg. I nareszcie, tyle czekaliśmy, mamy z numerem 41. Pani Beata Kantyka, brawa proszę państwa, zbliża się właśnie do mety. Mamy pierwszą kobietę na mecie. Gratulacje, proszę nie przebiegać, chłopaki. I z numerem 63, jeszcze jedno okrążenie.
pan Rudolf Grec. I mamy drugą kobietę na mecie? Tak jest. Z numerem 110 Aleksandra Pirek. Z numerem 70 do mety dobiega Piotr Oszczyński. A tutaj mamy 29. Pani Natalia Cichomska. Na trzecie mam sam.